Trzej oskarżeni, trzech innych mężczyzn oraz dwie kobiety. Wszyscy pili alkohol pod jednym z hipermarketów w Lubinie. Po zwróceniu im uwagi przez funkcjonariuszy rozeszli się. Pokrzywdzona poszła wraz z oskarżonymi w kierunku garaży. Dwóch z nich znała jeszcze ze szkoły. Mężczyźni zaczęli żądać od pokrzywdzonej tego, aby poddała się ona obcowaniu płciowemu. Ona nie chciała się zgodzić, w związku z tym wszyscy trzej dopuścili się kilkukrotnie gwałtu na jej osobie, byli w związku z tym brutalni. Arkadiusz H. wpadł na taki pomysł, że pokrzywdzona może zgłosić dokonanie na niej przestępstwa policji i w związku z tym postanowił kobietę zabić. Mężczyzna wziął kamień i rzucił nim z dużą siłą w głowę nieprzytomnej 25-latki. Następnie wszyscy sprawcy uciekli. Część zdarzenia obserwował przypadkowy świadek i to on powiadomił o wszystkim policję. Fakt uderzenia w głowę pokrzywdzonej zaobserwował z okna jeden z lokatorów znajdujących się w pobliżu budynków. Ponieważ mężczyzna wstawał rano do pracy, to było między godziną 4 a 5, mężczyzna wstawał rano do pracy, usłyszał takie niepokojące odgłosy zza okna, były to głosy męskie, głos kobiecy, on wyjrzał za okno i wówczas zauważył ten moment, trzech stojących mężczyzn oraz tego jednego, który uderzał w kobietę kamieniem, zauważył również, że potem mężczyźni zbiegli. Żaden z oskarżonych podczas kilkukrotnych przesłuchań nie przyznał się do winy. Mężczyźni obwiniali siebie nawzajem. Arkadiuszowi H. za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Pozostałym oskarżonym za gwałt zbiorowy grozi od 3 do 15 lat więzienia. Wywóz odpadów z rozbiórek, remontów i placów budowy, wynajem kontenerów, sprzątanie po imprezach plenerowych, odbiór odpadów medycznych i weterynaryjnych. Zostaw to profesjonalistom, posprzątają za Ciebie. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Lubinie, Rynek 28, telefon 76 724 99 40. Szczegóły na mpo.lubin.pl.